Wciąż wiele pytań dostaję od Państwa w sprawie nazw mieszkańców. Jak się nazywa mieszkaniec złego mięsa? To pytanie oczywiście ma charakter żartu. Na pewno nie będzie to zły mięsianin, ani zło mięsianin, ani nawet mięsianin bez tego złego. Owszem, takie dziwne nazwy czasem miejscowości mają, ale jeszcze raz do Państwa apeluję. Nie wymyślajmy na siłę nazw mieszkańców, jeżeli nazwa miejsca, miasta, wsi jest skomplikowana. Nie musimy mieć wszystkich tych nazw. Może być po prostu mieszkaniec złego mięsa. To nie jestem pewien, żeby się tym akurat szczególnie nie przechwalał. Mieszkańca? Może tak. A jak się nazywa mieszkaniec Burkina Faso? To znów mieszkaniec Burkina Faso. I oczywiście nie będziemy sobie tego komplikowali. Dalej na przykład mrągowianki, spychowianki cieszą oko starszego pana, jak pisze Alois, ale kiejkuty stare, czy będą tam kiejkucianki? Kiejkucianki może tak, ale z całą pewnością nie stare, choć mogą być nawet w podeszłym wieku. Ale kiejkucianka od biedy pasuje, ale to jeżeli jest dwuczłonowa nazwa miejscowości, to przecież nie od jednej, tylko podstawowej części tej nazwy możemy tworzyć nazwy mieszkańców, albo rzeczywiście mówić tylko o mieszkankach kiejkut starych. Kolejna sprawa. Czy mieszkańc Malborka to Malborczanin, czy według dawnej nazwy Malborżanin? No jednak nie Malborg, Malborżanin, Malborczanin jest lepiej w tym przypadku. I dalej jeszcze patrzę tutaj, jakie inne nazwy. No właśnie, teraz już nazwy, jeszcze może jedna tylko. Nazwa miejscowości, nie, już nazwy ludzi, nazwiska. Czy odmieniamy? Czy nazwisko Oleksy się odmienia? Pyta pan Oleksy. Nie, pan Oleksy. Czyżbym stracił prawo do nieodmieniania mojego nazwiska? No z tym prawem sprawa skomplikowana, że chcemy panować nad naszymi nazwiskami. Ale czy pan Kowalski ma prawo do nieodmieniania swojego nazwiska? Pan Nowak ma prawo do nieodmieniania swojego nazwiska? Ja czy mam prawo do nieodmieniania nazwiska Bralczyk i mówieniu, że ktoś tam był z Bralczyk czy o Bralczyk? No. Kobiety owszem takie prawo mają, pani Bralczyk, ale mężczyźni nie, z Bralczykiem o Bralczyku. I tak jest z Oleksym, przecież zresztą jest to nazwisko osoby publicznej i pewnie pan się zorientował, że on nie ma nic przeciwko temu, że to nazwisko jest odmieniane i to jest oczywiście właściwe. Jeszcze jedno pytanie dotyczące takiej odmiany. Chodzi o nazwisko Pruska. Mężczyzn nikt nie ma wątpliwości, pana Pruski, o panu Prusce, tak jak Kluska, na przykład pan Kluska. Natomiast jak to jest u kobiet, często mówi się o pani Pruskiej, kiedy to nie jest, to uważa się, że męska forma jest Pruski. Bo może być tak, pan Pruski, pani Pruska, dziedzic Pruski, może pamiętamy z Misia Barei. Jeżeli tak jest, to oczywiście wtedy o pani Pruskiej możemy mówić, ale jeżeli pan się nazywa Pruska i pani także Pruska, no to wtedy o pani Prusce mówimy i o panu Prusce oczywiście także. Proszę Państwa, to te kwestie nazw dość często nie dają się jednoznacznie rozstrzygnąć. W każdym razie nasze prawa do tych swoich nazwisk, naszych nazwisk są jednak trochę ograniczone. Dziękuję bardzo.